Okej. Okay. Który dzisiaj? Piętnasty trzeci. Trzeci? <laughs> 115 odcinek to mi się popiędziło. 115 my. odcinek GameCasta? 3 lutego roku 2023. Trzy z przodu i trzy na końcu. I dwóch w środku. I dwóch w środku. <laughs> Trzech w sumie trzeci wychodzi. Także dwóch w środku zostaje. Dlatego się dziwisz. Jak stanisław. O, Dziwisz. nie wolno z papieża żartować, <laughs> sobie, Ty. A my wiemy, mamy taki suchar dostarczany przez jednego znanego poetę. Tak, tak. No to super. Wiecie, jak jest Stanisław Dziwisz po angielsku? Mariusz wie. Pamiętałem, ale wypadło mi z głowy teraz. Stevie Wonder. Stevie Wonder, rzeczywiście taki żart był obecny ostatnio. Otóż tak. I to przypomniało Johnemu, że musi swój arsenał sucharów odświeżyć. Muszę. Bo pomimo tego, że to suchary, to i tak. Mamy 23 rok. Trzeba trochę powiększyć portfolio, bo są inne tematy, z których się powinno robić suchary. Suchar lepiej smakuje, jak nie jest pleśniały. Prawda. <laughs> w końcu nawet po tych 15 latach mogło się beskidkie suchary Sprawdzimy. zepsuć. Sprawdzimy. Mamy takie? Pewnie tak. Gdzieś są. Kto to dostał suchary? Ty czy ja? Ty. Czemu ja miałbym dostać Ty dostałeś. Ja dostałem od Odejdzie. ciebie suchara. No właśnie. Gdzieś Płatwana musi to. być ten suchar. Są tam? Państwo nie, nas... ale jest pułapka na myszy. To nie dotykaj. I Konrad wyjął jedną z pułapek na myszy i podjadał. On to lubi. Sera nie zostało tam nic. Zawsze znaczy on... musimy mieć argument. Skupił tej wielkości psa niewiele większego od tej myszy, więc czekajmy tylko, żeby na myszach się skończyło, a nie na psie. Czy nie, żeby Konrad skończył na psie, tylko żeby skończył jedzenie myszy. Byłeś w Warszawie ostatnio? Ja Przeskoczę temat, już od Z tej rozgrzewki. Bo za gorąco się robi. Byłem i widziałem taki piękny mural. A czemu chłopiec? przed telewizorami i odbiornika. Czemu mi się tak to... grzywko kropla spada? Bardzo pięknie wyglądasz, Mariusz. Gdybym nie był żonaty, to Przecież wiesz Wiem, że... wiem, wiem. Byliśmy na wyjazdach. Obydwaj żonaci, więc wszystko git. Wiadomo, 200 kilometrów to już za daleko. przejmować to... Obok złotych kuta, znaczy tarasów powstał mural Polska górą, To jest nazwane górą, żeby uczyć dzieci ortografii i wiedzieć, że jadą z Warszawy, bo eee, w Warszawie wiadomo. Kto na Twitchu jest, Bartek słuchasz, mam nadzieję, że nasz oglądasz, kto ogląda na Twitchu, to może teraz Polska górą pokazać, bo jest specjalna emotikonka. Tak? Ogólno, znaczy była dostępna, ale my ją sobie jako Polacy przywłaszczyliśmy i to jest yy, Meat Boy to się nazywało? Więc tą emot, ikonkę w formie muralu, prawie że przywłaszczył sobie LOL Polska, League of Legends Polska i w podziękowaniu dla polskiej sceny graczy, zrobili mural fajny na całą ścianę tego starego bloku, który wszyscy wiedzą, że jest jeden taki stary blok w centrum Warszawy i na jego szczycie możecie obserwować właśnie ten oto mural. Ja oczywiście się ogromnie cieszę, bo Street Art kombi się z Giereczkami i wjeżdża na pełnej w centrum stolicy. Tak. Lepiej być nie może. Przysyłajcie nam swoje fotunie, tylko nie takie jak myślicie, tylko to z muralem w tle. My będziemy je pokazywać. Tak, na muralu Trembi Jankos. Szuszej, to jeszcze takie stare czasy, wy mogliście nie oglądać, ale to pierwsze, pierwszy turniej międzynarodowy LoLa, tak. Jeszcze was na wygrał. E, tak, z teamem Fanatic, Poki stał Varian, Silvan tutaj dumnie po środku z tym szaliczkiem e, i Team Rock, czyli taki zespół, który bardzo dawno ten był na scenie, ale robił też duże wyniki. Mariusz jako psychofant tej giereczki rozpoznał wszystkich. Jeszcze powiedz, z których roczników i sezonów są te ujęcia, do których inspirowali się artyści rysunku, muralu. Trimby z ostatniego roku, Jankos to pewnie ze dwa lata temu. Szuszej nie pamiętam kiedy, bo to było musiało być z 8 lat temu chyba jakoś tak. Team Rock to jeszcze starsze czasy, a może i nie tak stare, ale wydaje mi się, że jeszcze starsze. A Silvan z tym Polska górą to w zeszłym roku, chyba, podczas MS-a ja było. No i teraz ja już. Nie jest nawet użyteczna, prawda? proszę bens, Państwa. <laughs> Stojąc e, takiego znanego pięściarza polskiego, Jeps. Tak, y, i to tyle z Lola. Nie będziemy mówili o dramach, które się dzieją w Ultralidze y, ani o Lecu, bo to Was nie interesuje. Jakbyście chcieli dramy, to polecamy podcast, gadają, i oni gadają o Lolu, właśnie, i tam gadają tak in depth. Cały czas rozpaczają dramę. Dokładnie tak. No to nie my, to tam lepiej. My, A my o Fortnite sobie porozmawiamy teraz. Oglądasz Dragon Ball? A? Jak byłeś... no, przyznam się szczerze mówiąc, że to nie jest moje ulubione anime. I oglądałem niedużo Dragon Ball. A. Oczywiście kojarzę jak to wygląda, wiem jak to działa, wiem kto tam się jest w seriach, się pojawia, ale nie oglądałem tak, żeby wracać oglądać. oglądałem Pokemon'y w tym czasie. To tak jak ja, ja też Dragon Ball sporadycznie gdzieś tam zerkałem okiem, ale wiem co to jest Kamehameha i fajnie się to puszcza teraz. W Fortnite na wyspie możesz pobiegać sobie Piccolo albo Son Gohanem. O, to I to jest tutaj już pierwsze FOP-a, bo powinien być szatan, serduszko, a nie tak, Piccolo. Właśnie. Mm. No w to polskiej wersji no i koniec, nie. Już tego skina nie kupimy. I też można na, również na specjalnej wyspie przygód Dragon Balla sobie tam poegzystować i powiksować. Kamehameha puszczanie puszczanie tutaj po prostu nie trzeba grać już w inne gry. Wystarczy: w Fortnite te skasować tym przeciwnika. Satysfakcja gwarantowana. Jeżeli oglądaliście chociaż pięć odcinków, dzieje się w Epiku, bo jest też specjalna wyspa dla Roy. I tam jest premiera nowego singla w ogóle artysty. Bo chciałem powiedzieć rapera, ale to nie jest raper, to jest artysta. Są jego utwory, które możecie posłać, które nigdy nie były wydane. Dodatkowo mamy też emotki, z którymi są bardzo ciekawe rzeczy robione w ogóle w internecie, bo to jest taka emotka gdzie on jakby podnosi się w powietrzu i tak do tyłu się trochę wygina i to można robić na przykład będąc podczepionym pod zipa zjeżdżając i bardzo mocno zmniejsza to e, objętość naszego modelu. Aaaa. <laughs> myślałem, że może jakieś takie podwieszanie się czy coś i tam Nie, nie, nie. On tak jakby wygina się wiesz jak w filmach jest czasami że coś się tak porywa do góry, nie? No to tam w filmach akcji tak wyskakują ludzie to on tak samo podskakuje. Składa się tak w pół praktycznie tylko w tył i można to sobie robić jadąc na przykład na lince. To ja muszę sprawdzić tego Matrixowego, co mam, takiego. No pięcie, właśnie, czy też to można na Trinity, robić. czy też da się to zrobić w trakcie jazdy, ale no, ja nie wiem, kim jest ten artysta, to nie będę się na tym rozwodził. Nawet nie wiem, czy jest artystą, ale niech będzie. Ale Isaac Clark, czyli czołowa postać z gry Dead Space, o której jest teraz głośno, dołącza do serii Legendy Gamingu i możecie nabyć cały zestawik. Tam są oczywiście plecaczki, bronie, emotki, i śmigać sobie tą postacią. Moim zdaniem dobra inicjatywa, bo tutaj Epic dużo wygrywa, wprowadzając takie postacie albo wprowadzając też emoty z też Legend Gamingu z historii, że możesz na przykład siada siadasz na stołeczku i grać w pac mhm. a ja wziąłem sobie, że gram w Space Invaders. Nie. I są te dźwięki. Już mówiliśmy o tym dużo razy, ale Epic w ogóle, to co robi z Fortnite'em i to jak bardzo krosuje te wszystkie światy tam, to jest niesamowita rzecz, że możecie wejść do gry i grać w jednym momencie Pokemon, spider Spider-Manem 2D Rybą z kreskówek z lat 80. i przy okazji jeszcze ziomkiem z Dead Space'a. I tu przypomina mi się scena z zeszłorocznego PGA, kiedy była dyskusja na scenie polskiego Game Devu. Byli goście zaproszeni był pan, który oczywiście musiał wejść i puszować tokeny NFT jako przyszłość mm -hmm. gier. I trzech przedstawicieli, w tym ja czwarty z publiki świata gamingu, gdzie każdy bardzo ironicznie i bezpośrednio tę tezę powtarzał, to pan wyskoczył z czymś takim, że ale przecież można zrobić token z grą, w której będziemy dostawali na przykład taką postać, chociażby Spidermana i będzie on we wszystkich tytułach. Mariusz szybko obalił tą tezę w dyskusji, że pieniążki by się nie zgadzały każdemu za osobna, natomiast Epic pokazuje, że to nie ma sensu, bo można zrobić w grę, w której dogadują się, ale umieszczają to nadal w swojej grze. Już mieliśmy w ogóle jakby taki zalążek tego, jak to będzie wyglądać po tym, jak Fortnite wypadł za Store. Tam już była jakby kłótnia o to, o to, kto powinien dostawać jaką część pieniędzy, więc nie oszukujmy się, że jeżeli będziemy mieli Counter-Strike'a, Valoranta i Fortnite'a, czyli teoretycznie FPS-y, ale od trzech wydawców, którzy wszyscy są gigantami i zrobilibyśmy jedną broń sygnowaną Tupakiem na przykład, czy jakimkolwiek no, taką postacią dużą, tupaka. no strzelam coś takiego to, wiesz, żeby to, tutaj to wszystko wszyscy ogarnęli. Tak, no. Y to kto by dostawał pieniądze, kto by to załatwiał, kto by podpisał, jakie ja wiem, by były kto. prawa własnościowe? Tupak. Tupak, tak. Hologram Tupaka by się Hologram podpisała Tupaka podpisała by, by dostawał. I czat GPT by nad tym tak. czuwał. Jedziemy z planszówkami. Trzy newsiki od Patrycji, z plansza, o którą gorąco i serdecznie, jak co tydzień, pozdrawiamy i uniżenie dziękujemy za te wspaniałe newsiki. Jeden na koniec ode mnie. Ale najgorętszy news, który Patrycja podesłała wczoraj i wczoraj, to światło dzienne ujrzało na świecie, to Expeditions. Wyjechał teaser, nawet widać elementy kart, elementy gry, rozwinięcie fabuły. A Expeditions, co się kryje pod tym tytułem, jest to sequel giereczki site. Nie site jak strona, tylko site jak kosa po angielsku. Każdy zna tą grę, chociażby przez ilustracje Rzeszowskiego, które są tam fenomenalne, więc jest to bardzo, bardzo, bardzo fajna wiadomość. Możecie sprawdzić sobie, zaraz wam ten link wrzucimy. Ty wrzucisz, ja wrzucę? Ja wrzucę. Ty ja wrzucisz. Wrzucasz, ja wrzucę. No. I zobaczcie, jak to wygląda. No, no, duża zapowiedź. Bez kickstarterów, bez żadnego crowdfundingu, po prostu jest trailer z gry planszowej niczym z gry komputerowej. Jeszcze tylko przy okazji wtrącę na szybko, jak jesteśmy już przy sajcie. To Iron Harvest, czyli komputerowa wersja sajta na G2 za 13 zł, bo tak sobie dobrze radzi. Daj, no, zdecydowanie taniej niż planszówka, na pewno taniej niż Black Rose War odrodzenie, odrodzenie. czyli tytuł, który no w 2018 chyba roku po raz pierwszy wystartował na Kickstarterze, zrobił tam dobre wyniki a teraz w Polsce wydawany jest przez Chacha Games I, no i możecie sobie kupić jego dodatek do, do tegoż tytułu koszt to jakieś 600 zł jedyne tak, 1 600 zł. Gierka była zbierana w tym samym czasie, w którym my zbieraliśmy Greenhella i wyjdzie w tym samym czasie, w którym Greenhell <grym> będzie dostarczany przy <grym> Także... dobrym wietrze tu i tu. Także dokładnie tak to będzie wyglądało. A jeżeli czekaliście na rekonstrukcję, gdzie Dominant Species, to wydawnictwo Phalanx stanęło na wysokości zadania i naprawdę świetnie odświeżyło tą hitową, starą produkcję, którą możecie na ich stronkach już sobie zamawiać. Gra wygląda bardzo dobrze, mechanicznie sprawdza się, każdy z plaszówkowiczy, który w nią grał, serdecznie poleca. I 51 stan, Ultimate, Ultimate Edition, czyli gra z naszego rodzimego podwórka, bo wydawana przez Portal Games już od dawna, mhm. również będzie wysyłana i w przeciągu 2-3 tygodni powinna dotrzeć do, do ludzi, którzy ją zamawiali, jak już tylko dotrze... Do naszego biura, to na pewno wam o tym powiemy, bo jest zamówiona. I będziemy grali i to też doskonale pokazuje, z jakimi delayami się mierzy cały rynek światowy, więc zamiast bólu dupić na wszelkich social mediach, to wystarczy uzbroić się w cierpliwość, bo to jest niezależne. Jest to zależne od sytuacji światowej, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o Chiny. Dokładnie tak, chodzi o Chiny. W dodatku jak kupicie coś na jakichś starterze, to wcale nie musicie nic dostać. <grym> <To> jest, <grym> <grym> to jest, nie wiem, do kogo pijesz, mam nadzieję, że nie do nas. <grym> Do nas? Nie, nie. No nie, no. nie, my dajemy. A w co ostatnio grałeś, Mariusz? Dajesz. No, w nic nie grałem. W poza poza Landinga. <laughs> nie grałem w żadne nowe rzeczy, poza tymi dwiema misjami w Back 4 Blood, które. Zagrałem. No właśnie, i a propos Back 4 Blood, to ja się tak cieszyłem, jest to odkrycie dla mnie zeszłego tygodnia, dwóch już nawet, nie wiem ile. I jest to gra z abonamentu PlayStation Plus Extra, który, jak już wspominałem tydzień temu, Sandrunia wymogła, żebyśmy mieli, i ona korzysta z. Jak to. Evil. West. Nie, Evil West to ja grałem. Nie ma tego w momencie. Medieval. Mm. Z, z Medieval. A mi podeszła ta gra i dzisiaj Mariusz z rana przywitał mnie newsem, że gra traci wsparcie. Studio Turtle, Turtle, coś tam Turtle, jak się nazywają? Właśnie. Ars. Bierze się za następny tytuł. Turtle Rock. Turtle Rock. A ten tytuł więcej wsparcia nie dostanie. Tam są trzy DLC-ki ostatnie, ale gra jest cały czas grywalna i tak pozostanie. Tak, Serwery będą włączone, ale nie spodziewajmy się nowego kontentu. No. Za to my mówiliśmy wam od dawna, a teraz wywęszyły to też no. y, wszelkie gwiazdy i tutaj gwiazda sportu, czyli Robert Lewandowski, którego na pewno kojarzycie, jeżeli jesteście Taki szczypi polski. Szczypiornista. Taki szczypiorek. I y, albo kojarzycie jego, albo kojarzycie gówniarę z paletką. Jedną albo drugą osobę, ale Robert Lewandowski zapowiada nową grę. Yy, nowa FIFA? No, no na pewno, ja bym się spodziewał, że od razu Robert albo ewentualnie PES w innej wersji. <grym> tak, a tu nie. Yy, wychodzi Sports Renovation, czyli symulator renowacji podupadających obiektów sportowych. I to tak wygląda, że ja mówię, Mariusz, postrzelamy w zębiaki po pracy. A ja nie mogę, bo akurat naprawiam płot. Tak, albo wybierasz kolor ściany w sali gimnastycznej. Tak, dokładnie. To twoja nowa pasja, no. robienie po godzinach. Na, ale w dobie wszystkich symulatorów, które wychodziły ostatnio, nie dziwi, że taka gra została zrobiona. Dziwi mnie, a też mnie nie dziwi, bo te budżety są ogromne jakby osoby promujące takie, takie gry, czyli w tym wypadku Robert. Każda gra jakakolwiek, nawet sportowa, powinna mieć jakąś iskrę, która spowoduje, że chce ci się w nią grać, mm -hmm. że chcecie się w nią posiekać, coś przyciąga. I teraz no ja nie wyobrażam sobie, że idę po robocie i sobie, o, ale, ale kurde, to jakbym tą, jak tą salę gimnastyczną zrobił. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to w jaki sposób Robert Lewandowski wpłynie na sprzedaż tej gry, czy to będzie 30 tysięcy, 300 miliony? Aha, no to ciężko powiedzieć. Że to, że zapowiedział takim lepszym angielskim niż statystyczny polski człowiek z branży, okej, okay. i to jest już taki papierek, taka rękoima sukcesu, że ooo, tu musi być super, że po prostu pan Robert wyłożył sobie pieniążki na studio, studio robi pewnie tak to wyglądało myślę że mógł zainwestować myślę że mogły go przekonać liczby powerwash symulatora car symulatora i paru jeszcze innych tytułów którym się udało ale ciekawe, czy ktoś powiedział mu o tej setce podobnych symulatorów i simów które mm, nic nie zarobiły tak naprawdę no i ja też nie rozumiem pod jaru tymi gierkami bo ile jeszcze rozumiem car mechanic simulator jak się lubisz grzebać yy, w motoryzacji motoryzacja to twoja pasja i nie masz 60 motocykli, które masz naprawiać, tam sobie Harley'a Davidsona, ponaprawiasz. Dowieszcie, jak A bo działa, bo to 60 też jest... razy. No tak. Dowieszcie, ja. jak to też wygląda. No bo no, ja na przykład, wie. jak byłem młodszy, to były takie płyty, na których się wchodziło tam był, i taka była gierka. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Gierka nazywało. w garaż. Nie, ale tam się jakieś muzea oglądało coś Aha. tam, tam działały jakieś maszyny. U, no, pyl, I z... no. nauczyłem się paru rzeczy, zobaczyłem, jak to wygląda. Bardzo fajna rzecz. Mm, także myślę, że gdzieś tam naprawiając motocykl czy samochód spoko, jeżeli się tym pasjonujesz, Nie mam zupełnie faski w zmywaniu podłogi na czas albo koszeniu trawnika tak, żeby to zrobić jak najlepiej, bo mi się w domu nie chce zmywać podłogi, a to dopiero na komputerze. I ja jakby mam świadomość tego, że grając w MMO mam jakieś tam obowiązki w grze, które robię i też ich nie lubię robić, ale robię i gry mnie czasami irytują, ale jakby no nie chcę robić rzeczy, które są nudne po prostu z założenia. Tutaj się ośmielam powiedzieć postawić tezę, że Train Simulator albo Truck Simulator jest przy tym pasjonującą rozrywką, jak, re, nie wiem, no, remontujesz salę, no i jaki jest cel gry, jaka jest nagroda, gdzie masz te wystrzały serotoniny za to, że fajnie zrobiłeś salę gimnastyczną? To jest, to jest chyba House Flippera po prostu. Ale w House Flipperze to możesz zrobić, że ten flip coś ta ta kupie, żeby sprzedać. To ciekawe, jak tu to, to będzie wyglądało? No, no, Czy to będzie po prostu wiesz, robienie dioramy sobie po prostu. Sprawdzimy wynik za rok. Na pewno będzie o tym głośno, bo Robert nie przepuści, żeby nie było, skoro zajmuje się to studio. Tak, tak. A tu jest ciekawostka. E3 powraca po czterech hmm. latach fizycznej nieobecności do Los Angeles w lipcu. Legitne źródła donoszą, że obecności Xboxa, Sony i Nintendo nie będzie. To z czym powracają, moje pytanie. I oficjalnie Xbox, Xbox, Xbox potwierdził, że nie będzie ich e, ani fizycznie, ani obecnością wirtualną. Reszta na razie na zapytania takie prasowe e, nie odpowiada zdecydowanie, natomiast e, nie, ma, nie ma decyzji, żeby były. Ja się zastanawiam w ogóle, czy jeszcze jest miejscem takie rzeczy jak E3. Bo ja rozumiem, że to jest marka, która jest już od wielu lat, gdzieś tam działa, ale właśnie tracą Xbox, Sony, Nintendo, czyli będą tam, zakładam, kto? Microsoft. No ale Microsoft to Xbox. A, no właśnie. No Zaraz, źle ja powiedziałem. Kto tam będzie? Indyki? No, indyki? Jakieś przypadkowe indyki, studia? Indyki z E3 nie były kojarzone, bo... Bo to są triple tak. to są duże rzeczy, drogie stanowiska, drogie rzeczy. No. I w międzyczasie jeszcze jest taka grupa streamerów, yy, pewnie w niektórych z nich będziesz kojarzył, nazywa się OTK, czyli One True King, oni są ze Stanów. Tam jest Asmongold, Soda Popin, Esfant i dużo jeszcze osób, które są naprawdę duże na Twitchu i oni zapowiedzieli również taką konferencję. Oddzielną. Od, o swoją, jakby mm -hmm. po prostu. Nie robili to w zeszłym roku też i robią to znowu tutaj. I te konferencje ośmielę się powiedzieć, że mają dużo większy wpływ na promocję takich gier, no bo o ile E3 to my z, wiemy, ale my znowu jesteśmy w branży bardziej takiej game-devowej. O tyle przeciętna osoba grająca w gierki, bez obrażenia oczywiście nikogo, która sobie gra w gierki i ogląda streamerów, no to raczej trafi na rzeczy, które im powie streamer mający 20 tysięcy osób codziennie, którego oglądają, a jak robił takie coś, to tam będzie pewnie. 400 koła ludzi na Twitchu na żywo, spokojnie, i oni się dowiedzą o gierkach, które tam będą. Tam będą indyki, tam będą duże produkcje. Oni też swoje studio założyli, więc pewnie to wszystko będzie. Czy jest miejsce w ogóle na coś takiego jak E3 jeszcze, jak takie targi klasyczne? To jest ciekawe, bo we wczorajszym BZD w w którym Matt maglował znanego de dewa, jeżeli chcecie sprawdzić, jakiego i ile to. Treści nam bardzo ciekawie zapewniło, to zapraszamy na nasz YouTube, na nasz Facebook, na nasz. Na YouTube'a zapraszamy najbardziej. Najbardziej na YouTube, bo tam będzie to w najlepszej jakości. Tak. I tam fajny tekst padł, że y, dlaczego ludzie z branży się denerwują, że nie są tak znani, nie są tak rozpoznawanymi celebrytami. I to nam się ładnie zamyka z Robertem Lewandowskim, bo ci streamerzy, których wymieniłeś, mogą mm. robić konferencję, bo oni są piłkarzami, a... Ludzie z branży robiący gry, to są ludzie, którzy szyją buty dla tych piłkarzy. Czyli te gry, to można powiedzieć, że są takie buty. I konferencje, targi branżowe, stricte są potrzebne, są też potrze jest też potrzeba, żeby było otwarte na ludzi. Tylko jeżeli najwięksi się gubią z własnym swoim ogonem, to komu to pozostanie? No tak. Y tylko dopowiem. Grzegorz Wątroba oczywiście był wczoraj u nas. Okiem Dewa. Jak sobie wpiszecie w internecie, to Wam to znajdzie. O i już nie musicie szukać, Marzu, Wam zrobił spoiler, ale Wy już znaleźliście od tego czasu i to oglądacie na drugiej karcie. Tak, żebyście sobie po prostu zapisali i pamiętali. Daniel napisał na czacie, czy ja wiem, E3 to było trochę takie święto graczy, sporo człowiek dzień w dzień komf oglądał i jarał się jak pochodnia. Oczywiście, że tak. Ja nie mówię, że nie. Pytanie tylko, czym się będziemy jarali, skoro nie ma sonem Xboxa, czyli Microsoftu i Nintendo. No, o to. Kto, kto zostaje sam? do jarania się, nie jakby to jest. czym ten... się będziesz jarał jak tam czym nas zaskoczył? Co takiego gorącego wy, wypioku co będziemy mogli sobie e, obejrzeć. Ale cudze, chwalicie, swojego nie znacie, a właściwie tu nie chwalimy. krakowskie studio pracuje nad gierką o tytule Exe Killer. Matt Podnosił, że to już dłuższy czas ten trailer jest, ale do nas trafił od dowida niedawno. Jest to takie dystopijne science fiction, science fiction w westernowskim stylu i jeszcze bym powiedział, że z Lemowską przyprawą, ponieważ te androidy nie wyglądają tak cyberpunkowo, tylko bardziej tak lampowo, ale elektronowo. Mm -hmm. I to jest godne uwagi. Ja zawsze kibicuję małym i średnim studium, bo później mogą z tego wyjść ciekawe rzeczy. Wygo wygooglajcie sobie Exekiller na YouTubie. Zobaczycie, jak to wygląda. My trzymamy kciuki. Ale nie wiem, czy widziałeś następny. Poczekaj, studium. bo my będziemy rozmawiali o tym, że chcą, żeby za darmo im testować gierkę? Tak. A, no właśnie. A ty... przy. O, dobra, bo to są różne rzeczy. Ja myślałem, że o CD projekcie i myślę, skąd Exekiller, nieważne. Nie, Exekiller było tutaj po prostu wcześniej. CD Projekt, y, który również pracuje nad swoją nową grą, y, ostatnio y, wysłał takie zapytanko, że jeżeli macie skończone 16 lat i podpiszecie z nimi umowę NDA, to możecie zostać testerem za darmo i będziecie grali w ich nową grę i będziecie się mogli to do CV wpisać. I co jest jeszcze najgorsze w tym wszystkim, że tłumaczył się w ten sposób bo oczywiście grad pytań słusznych się wylał branżowych, że jak to, ale to nie to, że ty nie jesteś klasycznym testerem, gdzie musisz raportować błędy, robić kon testy konkretnych mechanik. Tylko ty masz dzielić się doświadczeniami z gry, ze scenariusza, z ogólnych wrażeń. No, no to też jest test. Tak. Dlaczego za to miałoby się nie należyć y, honorarium, a za tamte testy, tak. Ja myślę, że to jest strasznie taki pijarowy strzał w stopę, bo gdyby zrobić <laughs> gdyby zrobić po prostu beta testy tej gry. I powiedzieć, że do zamkniętej ilości osób wyślemy beta klucze, możecie sobie zagrać i ewentualnie podzielić się z nami opinią, i tyle, no bo nie zmuszamy nikogo do niczego, albo no możemy zrobić umowę, że ty masz dostęp wcześniejszy i sobie zagrasz, ale robisz beta testy, a nie nazywać to, wiesz, jakby robić QA, nie? Quality Assurance dla nich, bo oni chcą, wiesz. To takie PR-owo źle napisane, ale CD Projekt niespecjalnie jakby sobie radzi z tymi pr rzeczami. Teraz głośno się mówi o tym, jaka jest pozycja w branży testera i oczywiście na pierwszy ogień idzie stwierdzenie, że jest to tylko odskocznia trampolina do, do innych miejsc w branży, innych stanowisk czy nawet innych firm i automatycznie bardzo mocno podniesione do tablicy zostało stwierdzenie, że profesjonalny tester, zawodowy tester to też jest bardzo ważna rola. Niedoceniana, przeceniana, a strategiczna dla gier, co chociażby CD Projekt, to się kompromituje bardzo mocno, pokazało przy okazji Cyberpunka, gdzie próbowano zwać winę na testerów, a firmy testerskie wydały hola hola. My to wszystko, o czym wy teraz trąbicie, zgłaszaliśmy. I co teraz? Tak. Z drugiej strony, jakby masz mieć karierę, możesz mieć. Są normalnie kariery, wiesz, w byciu testerem. To jest nawet na przykładzie Moniki, która u nas pracowała, którą pozdrawiamy, i Michała również, którzy teraz pracują w dużych firmach zagranicznych i sobie radzą tak. i są senior testerami, senior QA. No tak to nazwa. I wiesz, jakby, no to trzeba robić, bo potem ci wychodzą półprodukty zamiast produkt. I tak, i to jest głośno powiedziane, że gra musi działać mechanicznie całkowicie. Nie może być tak, że coś w grze nie działa. W momencie wypuszczenia, bo społeczność tego nie wybaczy. No jeżeli będziesz się w tej To gdzie. jest tak, jakbyś jak sobie pizzę i cała pizza jest super, ale na środku jest kawałek główna. No i pamiętasz już całą pizzę jako główna, nie tak. jako pyszną pizzę, która gdzieś tam miała kawałek nie Niefajny, nie? Tak, jesz sobie całą pizzę, tam trafiasz mało okrągły kamień w kości kuli. I tak pewna pizzeria w stoku. Z a. ilością stopni będziemy się kraszyli. No także. tak, tak, tak. tak, jeż, tak. Jeż, a tu kamień. No właśnie, widzisz, i o to chodzi. Pizza była pewnie dobra. Poza tym, ale to właśnie nie, 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 nie mówisz ludziom teraz. O nie, idźcie tam, tam pizza jest super. No raz miałem kamień tam. <laughs> nie, ta gra jest świetna. No poza tym, że się kraszuje co 10 minut. Żeby zwrócić <laughs> y, troszeczkę honoru temu lokalowi, to, to chyba sam Sandruni trafił się ten kamień, z tego co pamiętam, nie mi. <laughs> To Ty nie musieliśmy śrubę zapłacić rachinka w bułce. Miałeś. <laughs> tak to tak. Szuba w bułce ze stokrotki też była sporą rekompensatą. No, ale tu i tu jakimś dziwnym trafem, niespecjalnie aż tak dentystycznie dotkliwie się to skończyło. No. Teraz. rozmawiamy sobie o, o tym, czy wyjdzie nowa wersja Nintendo Switcha, ale jak widzimy, jest ona zupełnie niepotrzebna. Bo pomimo tego, że Switch oczywiście nie możemy na nim przeglądać stron internetowych, nie możemy go używać jako tabletu, to możemy za to kupić sobie... To nie jest system operacyjny, to jest gierka po prostu, którą możemy kupić za 40 dolców, która zrobi nam z naszego Switcha tablet, ale też nie do końca. To jest ciekawe, bo to wygląda po prostu, że masz pograć w jakąś gierkę puzzlową, że układasz obrazek, możesz zrobić sobie notatki i chyba kalendarz, z tego co pamiętam. Ojej. Dlaczego nie można było zrobić czegoś na miastkę systemu z przeglądarką i naprawdę autentycznie przedłużyć życie Switcha? Bardzo mocno zresztą. Nie, no. coś takiego. No. Czy też Dawida? Komentarz. Przyczyty. Dawid, w CDP nie chodzi o zostanie testerem, a playtesty. Nie zgłaszasz błędów, tylko dzielisz się opinią. Ewentualnie ktoś patrzy, jak grasz i notuje, gdzie masz problemy, albo co jest niezrozumiałe. Także to nie testy QA, ale czy tak poświęcony czas przez osoby zaangażowane pozwala wydać lepszą grę i zarobić w firmie większe hajsy? No oczywiście, także ten, David jest szefem naszych testerów, więc opinia jest bardzo legitna i pod tym się podpisuje, to o to chodziło właśnie, że to nie jest QA, ale to są playtesty i to też, też jest czas poświęcony i dlaczego mam to robić, za to, że będzie miał pan do CV? No to ja dziękuję, no. wolę kupić za tą grę kompletną i nie musić się męczyć w coś niecałego. No. no, dokładnie tak. DualSense Edge, tydzień po premierze, mamy już trochę opinii, no, i czym różni się ten niesamowity kontroler od podstawowej wersji? Przede wszystkim tym, że nawet na zdjęciu ma mniejszą baterię, nie wspominając już o jej pojemności. Czyli 4 godziny grania teraz będziemy sobie mogli podczas jednej sesji z padem bez ładowania uskutecznić. Do tego cena Nintendo Switch Lite. No i jedna fajna, jedna fajna. W sumie to jedna praktycznie fajna rzecz, czyli preferencje pada, które możemy sobie zapisać. To działa na PS5, jest naprawdę super rzeczą, nie działa niestety już na pc -cie. Do tego możemy, mamy dodany kontrol freaky, bo tak do tego sprowadzają tak się te się wymienne my. stiki analogów, ale też możemy sobie wymienić te stiki całe. Tam jest prosty dostęp do całego mechanizmu stików, więc jak już nam zacznie dryfować, nie daj Boże, pad, to możemy to zrobić bez problemu a w podstawowej wersji musimy odlutować płytkę i zajmie nam to jakieś 10 minut, jeżeli mamy... Odlutować. To ja wolę kupić sobie zestaw jednego, jedną parę kontrolflików, co będzie mnie kosztowało 30 razy mniej, albo trzy pary kontro kontrolflików, co nadal będzie mnie kosztowało 10 razy mniej niż ten pad. No tak. Druga sprawa, że... Łopatki, te wszystkie rozwiązania były już w innych padach takich Ala Pro, ale zewnętrznych firm, nieoficjalne. A natomiast zmniejszenie baterii i zrobienie pada w cenie powyżej 1200 zł, który jeszcze nie działa z PC-em tak jak powinien, no to jest to nie jest to nam jest skandal. Dosłownie to nam jest skandal. I co najciekawsze, nie wiem, czy to zauważyłeś. Na wszystkich grupach Facebookowych zauważyłem taki wysyp chwalenia się. I o, o ile jeszcze część z tych postów da się. Przefiltrować na poczet tego, tak, że po prostu ktoś kupił, pokazuje, mm -hmm. ok, to większość z tych postów wygląda jak taki nieudalny PR kontentowy. Mm -hmm. I jeszcze na jednej z dwóch grup było to same zdjęcie użyte. No I z ten sam użytkownik się tłumaczył, że ktoś moje zdjęcie wziął. Leży mm -hmm. sobie padik na kocyku, fajnie, nie? Zakazujesz. Tak, bo wpisując PS5 du Dual Sense Edge, to na pewno wyjdzie pad na kocyku, który raz wrzuciłeś na grupie, na Facebooku. Na 100% tak się wydarzy. Oczywiście ja nie żałuję nikomu, jak ktoś chce sobie kupić Dual Proszę bardzo, ale na przykład zauważyłem ostatnio, że nie wiem ile trzyma bateria w normalnym Dual Sensu. Mm, w Dual Sensie. W Dual Sensu normalnym trzyma z 6 godzin trzyma na luzie. A i tak to jest upierdliwe, jak muszę tak. ładować. I mam także jakby. Wydaje mi się, że co chwilę muszę ładować pada. Oczywiście to jest tak, że ja go nie ładuję do końca i gram na nim, jakby nie zostawiam go do ładowania i całe szczęście gram jakby przy biurku, więc no to podłączam sobie kabelek i to nie robi mi żadnego problemu, że go sobie ładuję, ale obniżenie, ktoś, wiesz, ma duży pokój na przykład i siedzi gdzieś na końcu jednej ściany, a przy drugiej jest telewizor, no to ten kabel musi mieć albo bardzo długi, albo sobie wtyczkę wsadzić normalnie i ładować z kontaktu, po prostu pada. No i ja myślałem, sam się oszukałem trochę, że będzie sobie można y, tego dipada zamienić za analogiem miejscami. Nie, to... Coś takiego, tutaj po, pobawić się jakiś, wiesz, jak bardzo się wychylają analogie, jak ciężko się wychyla analogie, coś tam, takie głupoty, które można było robić w Xboxie, tym z poprzednim padzie, tym Elite który był w, Xbox, w Xboxie i tam była cała masa rzeczy, które można robić. Obciążenie pada, głupoty takie. Tutaj możesz ustawić sobie martwe pole, czułość tych analogów, ale żadnej siły. A to, co wszystko wymieniłeś, jest możliwe, ale w padzie zewnętrznej firmy, zewnętrznego twórcy, gdzie możesz to konfigurować i. i, i o i tym zaufać. mówię, że są Na... takie pady. Połowę ceny spokojnie za połowę ceny. Moim zdaniem to strzał w stopę, tak jak e, też strzałem w stopę jest ich e, nowy VR troszeczkę, znaczy nowy VR nie jest strzałem w stopę, bo technologicznie daje bardzo dużo na tych OLEDowych wyświetlaczach w szalonych rozdzielczościach, natomiast PlayStation troszeczkę przestrzeliło ilość VR-u, która miała wyjść. Celowali, że w, na premierę sprzedadzą, w pierwszym kwartale sprzedaży 2 miliony egzemplarzy, natomiast zweryfikowali te dane i dostarczą sprzedadzą i dostarczą 1,5 miliona egzemplarzy do kwietnia przyszłego roku. O, no proszę. I, i mnie hejtuje. Jakby, no nie hejtuje to. Nie jest to, że hejtuje, po prostu nie wydaje mi się, że to jest cena tego pada, bo możesz kupić takie same pady dużo taniej po prostu. Nie chodzi mi o czułość analoga samego, To ja może, tylko Daniela, o, o ciężkość. Wy, wymyślę, wy, 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 wypowiem o co chodzi. Chodzi o to, że tak jak powiedziałeś, Mariusz, na samym początku, nie chodzi o to, że ktoś ma pieniądze i chce na to wydać. Niech wydaje, proszę bardzo. Tylko jeżeli jest to produkt oficjalny, a nie jakaś licencja udzielona. Czy, czy po prostu podruba, tylko oficjalny produkt od Sony, kosztuje masę hajsu, to spodziewam się jakości. I z tą jakością Sony zawsze mi się kojarzyło. A tutaj ta jakość ewidentnie nie jest dostarczona. Z tą baterią jest, ja się czuję oszukany. Pad, który ma więcej opcji, ma więcej triggerów, ma jeszcze motylki pod spodem, mhm. które są bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli ktoś ma jakieś zacięcie, czy to jest sportowe, czy po prostu potrzebuje szybszego czasu reakcji. wymienna analogi. Które likwidują projekt dryfowania. Super, ale też nie tak do końca pięknie, bo nie jest to takie proste i, i też te części trzeba dokupować. Tam jest szybka, tam jest szybka, akcja z wymianą tych analogów. To, akurat, to się zrobić szybko. Ale w, w normalnym dual to zajmuje 10 minut, żeby rozkręcić pada po prostu i odlutować. Nie, no, 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 w, właśnie. w czwórce, w PS no. dual Edgeu. Sprawdzaliśmy 4. sobie z ciekawości, rozmawialiśmy ostatnio o tym na grupie i sprawdzaliśmy sobie filmiki. Jakieś nie to duże, na pewno da się zrobić szybko, tylko chodzi o to, że to jest no. koszt dodatkowych tych analogów, które nie są stale w tanie... w zł. No właśnie, więc razy dwa to masz 260 zł, no. czyli koszt całego. Prawie koszt dual sensa normalnego. On trzy słów mam, 300 no chyba. Tak, nie mam Jakby nie wiem, ile kosztuje. W ogóle. I teraz masz pada za 1200 zł na polskie nasze kochane złote, i oczekujesz, że to będzie takie wow. Natomiast nie jest to zdecydowanie wow. I łatwo jest po tygodniu od premiery pokazać, gdzie nie domaga w takich oczywistych sprawach. Gdyby tam była większa bateria, i wytrzymywał być dzień grania. Gdyby tam te jeszcze na przykład analogi mogły stawać opór, to co Control Frequency wiązuje takimi gąbeczkami pod gałkę. No właśnie. Testowałem tą tak... opcję mi akurat nie podeszła, ale jest wiele osób, które to chwali. No to okej. Okay. Ja co to tak lubię bardzo, bo mi ja, ja za mocno na przykład przyciskam analogi i mam często tak, że mi zjeżdżają palce z analogów. I to jest super rozwiązanie, bo mi się nie przekręca analog tak mocno po prostu. To weź te gąbki sobie zainstaluj. Zobaczysz, mi były one za mocne. A, no to Składa się się większy czego, opór, no. Może ci podpasować. No. Więc spoko. Ludzie kupują, chcą to mieć. Ja całkowicie to szanuję, propsuję. Każdy może grać na tym, na, na czym mu wygodnie tak, i kupować tak. to, czego chce. Natomiast nie spodziewałem się takiego dropu jakości przy takim dużym hypie od Sony. Hmm. Musimy lecieć w ogóle. Bo tak, 20 minut, a jesteśmy nie w połowie jeszcze. Chat GPT, czyli niesamowita platforma, która dzisiaj napisała opis do tego odcinka. Możecie sobie przeczytać i zobaczyć, jak to zrobił. Chat GPT odkrył, że jest 114. Odcinek dzisiaj oczywiście robimy 115, ale coś tam widać nie zaktualizowało. Chyba nie wiem skąd. Nie wiem skąd on w ogóle wziął ten odcinek. Tak, no dokładnie tak, ale tam jest sama prawda, bo jesteśmy ekspertami, jesteśmy uwielbiani przez wszystkich. Także bardzo to dobrze się to napisał. <laughs> hmm. Czy czat GPT może być przyszłością RPG-ów? Bo o tym przez chwilę będziemy Wam mówili. YouTuber Blok pokazał wideo na podstawie gry Bannerlond... Bannerlord? Ban... Banner. Bannerlond. Bannerlord. Pokazał nam to, jak możemy używać... Bannerlord. Jak, jak czat GPT może być używany do tego, żebyśmy mieli niesamowitą interakcję z postaciami NPC w grach. Baranlord. B... Generalnie to wyglądało tak, że on pisał do tych NPC-ów, a NPC mu odpowiadały w tym Bannerlordzie. I... Yy rozmawiał, tak jakbyś rozmawiał na żywo. I mnie to strasznie zainspirowało, bo w tym Barrel Nord, nord można by wtedy y, mieć nie tylko taki aspekt, który już bardzo mocno nadeksploatuje MMO, czyli przyjść, przynieść, zanieść, dojść, coś tam zrób, mhm. ale tą drugą część role-playing games, czyli odgrywanie ról, rozmawianie z postaciami, to wszystko, co się dzieje poza walką, mogłoby nabrać zupełnie nowego kolorytu. Oczywiście pojawia się te pytanie, jak sobie chat. Poradzić z jakąś główną linią fabuły, i jak mocno dałoby się odjeżdżać w tych dyskusjach. Tak, no właśnie, o tym sobie też wcześniej rozmawialiśmy, nie na wizji. Ja chciałem powiedzieć, że właśnie wychodzą RPGi, które mówią tak, niesamowita interakcja, Twój wybór przez całą grę, możesz rozmawiać jak z człowiekiem, coś tam, coś tam, a potem masz do wyboru, tak, nie, nie wiem, bądź zły. Nie, jakby, a tutaj mógłbyś normalnie sobie kliknąć Enter, napisać coś. Oczywiście na PlayStation pewnie dałoby się dyktować po prostu odpowiedzi. Chat GPT po, rozmawia, nie wiem czy w każdym języku, ale rozmawia w polskim. A jak coś rozmawia po polsku, to, to to już jest dużo, bo zakładam, że wszystkich innych języków byłoby się nauczyć dużo prościej niż polskiego. Także rzeczywiście to może być niezłe, bo poczułbyś się w grze RP, MMORPG, w której ty jesteś główną postacią. No, jestem ciekaw, bo wtedy możesz <głos》>, nie wyjść z pierwszej wioski tak się zagłębić w grę, w te wszelkie procesy so socjalne, które gra mogłaby proponować, ale gra musiałaby być na to gotowa. O jakie gry datingowe można by było o, robić? O stary. Już nie musiałbyś w ogóle z ludźmi rozmawiać. Nic. No już mówiliśmy o tym programiście, który sobie stworzył sztuczną żonę. Tak. się prawdziwa żona dowiedziała. Tak. Bardzo tęsknił, ucierpiał. No niesamowite. Bo nie, musiał nie widzieć żony w całości. Rzadko klikał. I DPI w myślce nie zmieniał. DPI tak w nie zmieniał, i później to musi się uciekać z takich rzeczy. Google, yy, bo to jest rzecz, czyli czat GPT, która bardzo przyspieszyła pracę Google, i się okazało, że Google gdzieś tam robi ciekawe rzeczy, tylko jeszcze ich nie pokazuje. Yy, I szef tegoż niesamowitego konglomeratu, Sandy Pikaj, ogłosił czerwony alarm, co skutkowało ogłoszeniem premiery. Rewolucyjnych narzędzi wyszukiwania od naszego wujka Google, a Music LM ogłosił narzędzie, które będzie generowało muzykę za pomocą zadanego tekstu. I właśnie ChatGPT robi to bardzo dobrze i o tym też sobie rozmawialiśmy, że jeżeli szukasz informacji na jakiś temat, to ChatGPT zrobi to dużo szybciej od ciebie. Mhm. W ten sposób, że pytasz go o coś konkretnego, i on przeszukuje bazę swoją, którą jest internet i po prostu podaje ci propozycję. I jak musisz napisać post, rozprawkę albo cokolwiek o czym. O o czymś, o czym nie masz zielonego pojęcia, to zamiast siedzieć i poświęcać godzinę na research, to masz zapytać czat GPT, a potem sobie zweryfikować tylko informację, którą ci poda, bo to warto robić też zawsze. Mi się podoba, jak te korporacje pokazują pewną swoją łomność, która staje się wręcz upośledzeniem, co mnie w pewnym stopniu cieszy, bo jest jakimś preludium zmiany, którą mogłoby być w naszym świecie, szczególnie giereczkowym. Wychodzi czat GPT, małe narzędzie, działa sobie i w Google zaczyna się ostro palić zad. Po dupa im się świeci na czerwono. I wychodzi pan prezes ogromny: o kurczę, my tutaj też pracujemy, że zaraz wam damy, ale tymczasem macie narzędzie, które za pomocą tekstu będzie tworzyć muzykę. Warto zaznaczyć, że najbardziej dochodowym narzędziem, co powiedział twór, twórca Gmaila, jest wyszukiwarka Google. To postawiło z jakiejś tam średniej wielkości firmy informatycznej ich na pozycji lidera światowego technologicznego. Teraz zobacz, jak inna. Nie wiem, jakiej wielkości firma, bo nie wiem, jak wielcy są autorzy stojący nie. za czatem GPT, czy tam GPT, potrafi strącić ich z pantałyku topki. O tak. No. I spowodować poważne zagrożenie. Twórca Gmaila, Paul, nie wiem, czy się czyta, Cuchate, mówi, że właśnie czat GPT, a on był stały za sukcesem Gmaila i <laughs> widziałem go w innym dokumencie, mówił, <laughs> że jest uzależniony od maili. Już, tak. Zapisuje się do spamu i sprawdzę, jak, tak jak to działa. <laughs> tak zachwycony tym narzędziem. Rozumiem ludzi od socjali, tego, tego, no. nie wiem, Reddita, od maili. Okay. To, powiedział, że to może być ostateczny cios, właśnie dla, dla Google'a. Chat GPT i rob, sztuczna inteligencja, to tam, to sieci neuronalne, tutaj LMDA, ale nie, wyszło mm. coś, co wyszukuje do ciebie, widzę szybciej. Klops. Daniel mówi, że ma info, że w szkołach dzieciaki tak używały czatu do odrobiania no a już nauczyciele przestali je zadawać. To było popularne też w Stanach i nie tylko w szkołach tych podstawowych i niższych, ale też dużo wyżej przy doktoratach, ale powstały już narzędzia, które pozwalają zweryfikować, czy coś było napisane przez robota, czy przez osobę. A to jest proste rozwiązanie. No. A ty jesteś to, to ty, ty ty, głupi ty... na przykład. Nie? W sensie Co i piszesz źle. W sensie Aha. nie, no piszesz źle po prostu. Piszesz Także się powtarzasz albo coś tam. Ciekawi mnie, jakie są algorytmy, które sprawdzają, co, je, jak porozumiewa się chat GPT. Mi się wydaje, znaczy nie wydaje mi się, wydawać to się może wrócę. Jestem przekonany i sprawdzałem to na studentach, ze studentami razem z nimi wystarczy z człowiekiem porozmawiać. U. I wtedy Oczywiście, o wiele łatwiej jest sprawdzić stan wiedzy, który sam jest w stanie ci zaprezentować. Uh -huh. Nie jest potrzebny chat GPT. I może lenistwo globalnego systemu edukacji i regresja polega na tym, że zamiast robić program antyplagiatowy i myśleć, jak to mamy sprawdzać, wypowiedzi, wypociny wieczorne tych uczniów, gdzie w Stanach, ośmielę się powiedzieć, że pewnie i tak mniej się uczy w domu niż na lekcjach, że więcej się pracuje w szkole, to może wyjdźmy krok do przodu. Pracujemy bardziej warsztatowo teraz, tu, z żywym człowiekiem, nad jego umiejętnościami. A nie na tym, co ty mu masz zadać w domu i on ci ma z domu przynieść. Ale kurde... Mówmy się, na uczelniach wyższych, jak robiłeś magistra, bo ty masz magistra, nie? Tak ja składa, robiłem inżynierkę. No nie oszukujmy się, ja byłem czatem GPT i przerzucałem książki, żeby przekopiowywać kawałki tekstu i je zmieniać pod to, żeby pasowały pod niesamowity system kanalizacji, który tworzyłem. Jakby no, to nie była moja praca własna. Moją pracą własną było wykonywanie obliczeń i robienie tego wszystkiego i potem to, że możesz z kimś porozmawiać na ten temat. I tak masz pytania, które zadajesz. Wystarczy nie zadawać pytań sztampowych z zakresu setki, które losujesz sobie z dupy i pytają cię o jakieś rzeczy, które ma, w ogóle nie mają związku z twoją pracą i masz trzy pytania do pracy. Stempówki takie, nie? Zu zupełnie odwrotnie, gdyż temat był przez nikogo nieporuszany na, na Uniwersytecie w biomstoku Pisałem go od zera, nie dało się zarządzać książek, bo pisałem o zawodzie DJ-a mhm. między artystycznym powołaniem, a żyjemyśliczym wykonawstwem, no. a później było odwrotnie nawet na egzaminie, bo jeden z profesorów miał gorszy dzień i zaczął mi zadawać pytania z wiedzy. Mhm. Kompletnie no nie, znaczy nie kompletnie nieadekwatne do pracy, bo miały się do jest postawionych, tylko jakby klasyczne teorie. Gdzie bronisz pracy, swojej wypowiedzi. No właśnie, wypowiedzi. po co, jakby w sensie, po co jest ci ta wiedza, która jest dostępna w książce i możesz iść, wziąć książkę i przeczytać? Czemu masz znać na pamięć jakąś formułkę? Wystarczy, że wiesz, o co w niej chodzi. Mimo wszystko to broniłem, ale właśnie tak jak powiedziałeś, trzeba pokazać, że się wie. No. I teraz ja mogę się posłużyć czatem, ja mogę napisać jakąś wypowiedź, ale w mojej wypowiedzi, czy w moim artykule, czy w mojej recenzji, chodzi o to, żeby wyrazić swoje subiektywne zdanie. Jeżeli tak. Chat GPT nie wyraża subiektywnego zdania, on korzysta z wiedzy i. Wyraża zdanie statystyczne, moderowane, żeby też nie było zapewne rzeczy, które te sieci lubią się uczyć. No tak. No, no żarty o mężczyznach. Może opowiadać o kobietach nie. A o, to też ciekawe. <ścoughs> y no dokładnie tak. Ale jeżeli myślicie, że to jest koniec świata i Animatrix już pojutrze albo dzisiaj, to. Wczoraj. Wczoraj. Chińczycy zrobili małego robocika i na potrzeby filmiku zaprezentowali, zaprezentowali go w kształcie ludzika Lego. Wygląda jak taki ludzik Lego stworzony z cyny do lutowania, tylko, że ten ludzik zmienia swój stan skupienia i pokonuje taką kratkę. Zaczyna się przez nią rozlewać. Teraz, drogie dzieci, kto oglądał Terminatora dwójkę? ten wie, czym był T-1000, czyli największy antagonista, protagonisty w roli Arnolda Gera. I to wygląda mniej więcej tak samo, tylko wolniej, i też później na modelu jest pokazane, jakby sobie poradził w żołądku, żeby zrobić tam jakąś tabletkę, rozlać jakiś lek, albo jakąś mm -hmm. niepożądaną rzecz wyciągnąć. Ciekawe jak to działa, ale trochę śmieszno, trochę straszno powtórzę po raz kolejny, co się powtarza w ostatnim kwartale w naszych chustach dosyć często. To, oczywiście, póki co nie są jeszcze myślące rzeczy, bo jest to po prostu w tym wypadku chyba gal. Tak, gal, w którym są cząstki magnetyczne, my go sobie, znaczy my, lekarze go podgrzewają, bo to zakładam, że do tego będzie głównie używane, e, żeby podgrzewać go. On się wtedy zmienia swój stan skupienia, potem się z powrotem składa i dzięki temu, że jest tam to możemy go tam przyciągnąć po żołądku, wyczyścić, zrobić pewnie jakąś, no nie no wiem, coś operację, zabrać. Coś zabrać no tak jak było tam w przykładzie podstawione, że wyciąga jakieś ciało obce z żołądka. Oczywiście, ale to jest rzecz, która już ma w sobie cząsteczki magnetyczne. Jak ciężko będzie włożyć w nią procesor, bo tak to powiem grubiańsko, żeby było prościej rozmawiać, procesor, który będzie mógł wytwarzać temperaturę, żeby mógł się rozlać, żeby mógł się złożyć, żeby no, coś, jakieś pole magnetyczne, którym będzie mógł się poruszać. Póki co, bo potem już może nie będzie potrzebowało tego pola magnetycznego. Tymczasem w Rosji, drugiej armii świata, wypuszczają procesor o nazwie Elbrus 8SV, jak działa? Tak działa, że Gothic 2 ma problem z utrzymaniem 20 klatek na sekundę. Nie pamiętam z którego roku jest Gothic 2, ale na pewno jeszcze wcześniej powstał niż konflikt na Ukrainie. Dla ścisłości dziennikarskiej dodamy, że komp, na którym testowano ten procesor, miał do tego wstawionego Radeona RX580 i 32GB RAMu DDR4. 32GB, RAM żeby sobie w Gothic 2 pograć? I nie utrzymać 20 klatek. No. Tak. Myśl technologiczna, naprawdę tutaj tak to, to kolejna ambiwalencja uczuć. Z jednej strony Future is now Oldman, z drugiej strony w Rosji robią procesor, który na pewno może nie utrzymać i ale na pewno grzeje się bardziej niż Intel Pentium 70. Tak, bardzo mi się podoba, że w ogóle na Gotiku testują takie rzeczy. Bo jakby odpalili na tym na przykład, nie wiem, Elden Ringa, to no. może by zrobił, wiesz, tak. Odpalili. Takie... Tak, to taki. 100%. <głos》> Nawet by się okazało, że nie nadaje się do gotowania herbaty. Uwaga, sucharz z czatu, Dawid tutaj nam wysłał. Co to jest? Procesor, na którym nie można grać w gotika? Odpowiedź: rosyjski procesor do grania w gry. Piękno. Dziękuję, Dawid. Twoje suchary są ogromnie suche, nie tak spleśniałe jak mój stary bieszczadzki. To jest bardzo piękne. Ja to szanuję. Skoro mówimy o graniu w gry, a nie, jeszcze nie o tym mówimy, mówimy jeszcze o premierze PS. Mariusz, jak kupił PlayStation 5, to dostał PS Plus Collection, przez co mógł się grać w dużo gier. A 9 maja 2023 roku, czyli tego, przypominam, to już jest 2023, nawet już jest luty. O nie! Nam je zabiorą. I pamiętajcie, żeby do tego czasu dodać je do biblioteki. Ja w coś chciałem zagrać. A, wszystko muszę dodać. Dodaj do biblioteki. Jak dodasz, to powinno zostać w kolekcji PS Plus, normalnego, aktywnego. Mm -hmm. Tylko, że trzeba to zrobić. Tak samo działa te PS co tak tak. comiesięczne. Poza abonamentami Extra i Premium, bo to jest na sprawa. Płacisz i masz. O, zamieszanie na czacie tutaj się dzieje. Konrad się upomniał swoje tantiemy. Żartowe. Ja nie wiem, kto ten żart wymyślił, więc nie będę tutaj Państwa wprowadzał w błąd. Póki co Dawid jest operatorem poprzedniego żartu. I niech tak pozostanie. Chyba, że wyjaśnicie. PS Plus Collection będzie wyłączone i PS Plus na Luty. Oli Oli World, Mafia The Edition, Evil Dead The Game, Destiny 2, Beyond Light, czyli dodatek. Zgadnij, co pierwsze zrobiłem i sprawdziłem. Czy masz Destiny 2. Nie, to, to zaraz cię <grym> zapytam. Destiny 2 mam. I ty mi wyjaśnisz, w którym miejscu jest dodatek Beyond Light, bo ja już się pogubiłem. Bo teraz jest ten, z tą wieźmą. I on jest chyba. A, a, sprawdzę sobie, bo nie wiem. Sprawdziłem, co to jest Evil Dead The, The, The Game, skoro zawierają nam Back for Blood. Będzie mhm. można jeszcze pograć. To chciałem zobaczyć, na ile ta gra jest. Cooperative, bo oczywiście jest puszowany na pierwszym trailerze, który znalazł na YouTubie, mhm. trip Slap Royal, Smack Royal, czyli po prostu dźwięk pojągającego zombiaka, ale okay. jest tryb koopowy. Nie wiem, na ile ta gra jest warta. Ma troszeczkę wyższe oceny na Metacriticu niż Back for Blood, więc warto sprawdzić. Yy, oli Oli bardzo fajna giereczka o jeżdżeniu na deskorolce. I Mafia Defined Edition to też duży tytuł. Jeżeli nie graliście, to warto na pewno sobie sprawdzić. A Destiny dwójka, ten Beyond Light, to jest akurat dungeon jeden, którego się używa, grając nawet ee, w ten najnowszy dodatek. No, no właśnie, no, nie, nie powrócę do Destiny dosyć szybko, bo to jest duży pożar czasu. ja no, sobie zagram, jak wyjdzie nowy dodatek po prostu. Duży, fabularny. E. Było i tak może po. Ciekawe, jak raz z fabuły, czy da się ją tak od początku? Ja ale... tak, ale kupiłem wszystkie. <grywa> bo była promocja bardzo duża to to na moje usprawiedliwienie to to i zagrałem sobie wszystkie po kolei po prostu. I da Kampanie. się wszystkie fabuły tak jakby łykać? Czy A, tak? tylko trzeba na YouTube na trzeba w Google sprawdzić, co robić po kolei, no bo, bo. to nie jest aż tak prosto, bo ta modera ci puszuje, wiesz, tego Bayna. Mhm. tak to się nazywa, Bayna tam, żebyś grał. Ale da się to zrobić oczywiście. Kurczę, no to nastąpi ten dzień, że ty mi wytłumaczysz, jak wrócić do Destiny. Ja nie jestem w żaden sposób ekspertem, Zagram w nowy dodatek po prostu, Pogram sobie troszkę, ale no zaczęło się już MMORPGowanie i nie chcę mi się tego zwyczajnie robić. Powiedziałem sobie, że nie będę się bawił w MMORPG. Ale, no to... ale bardzo mi się podobał tryb single player w Destiny 2. Mhm. Naprawdę przyjemnie mi się grało w tą opowieść i była fajna opowieść w obliczu tego, co się dzieje teraz w niektórych grach. No to tam naprawdę jest dużo treści. Ale żeby było sprawiedliwie po obu stronach, nie tylko PlayStation zabiera gry, Xbox Game Pass, o tym mowa, czyli tak chwalony jako najsilniejszy punkt programu, w lutym dwa, tego roku zabierze Besage, tam to było demko bardziej niż ten, Crossfire X, Operation Catalyst, In Infernax, Recompile, School of the Hero Slayer, The Last Kids on Earth, and The Staff of Doom. Mm -hmm. Obejrzałem te Crossfire, to tak trochę jak Call of Duty Modern Warfare. Mm. A reszta tytułów to jakoś no nie powiem, żeby robiło na mnie wrażenie, że zabierają, ale niech im będzie. Yy, tak. Ale ogólnie Game Pass ma coś takiego, że oni co jakiś czas dorzucają jeszcze gierki dodatkowe. Wiem, że Stalker dwójeczka będzie w game Passie o. na premiera. Bierzemy, kupujemy Xboxa. Nad! Nad. Netflix poinformował, że wyprodukuje nową wersję kultowego hmm. Znachora. Oglądałeś? Nie wiem. Nie oglądałeś Znachora? I to jest właśnie problem. Oh. Bo ja mogłem oglądać Znachora, ale nie wiem, że to był Znachor. Bo ty pewnie oglądałeś ten z 1937 roku. Nie wiem, co do mnie mówisz w ogóle, ale moja teściowa jest niesamowitą fanką Znachora i wiem, że Magda przez to oglądała wiele razy, wielokrotnie, a moja teściowa ogląda Znachora tak, jak ja oglądam The Office. Ona tak ogląda Znachora i Colombo. Aha, <laughs> właśnie. Okay. Na repeatie, nie? Ja skończyłem chyba 11 raz. został mi ostatni odcinek teraz. Także dziś wieczorem będę szedł z psem. To sobie odsłucham ostatni odcinek The Office, a moja teściowa tak znachora klepie. No to ten znachor, o którym mówimy, powstał w 1982 roku, który twoja teściowa ogląda. Natomiast tą ekranizację Netflix chce nam pokazać jeszcze w tym roku i rolę. Profesora Wilczura zagra Leszek Lichota, znany m.in. z Watachy Bożego Ciała czy Kruka, albo na wspólnej, gdzie grał chyba kryminalistę, pamiętam. Jak, Jak myślisz? Jakie będą wątki? Kto <laughs> będzie partnerem z Nacho? No Doktora, przepraszam. Do czego zostanie? Tak? Profesor Wilczur, się <laughs> odkryje tam miłość na nowo. Będę <laughs> jednej truskawki. Ojej. No, może być nieźle. No, yy, natomiast Japońska, japoński oddział Netflixa zrobił drobne fopa w kredytach produkcji anime o ppcu i psie, co to jest, co anime. To zaraz sobie zobaczymy. umieścił AI jako autora wszystkich obrazków tła. No właśnie, to trochę nie, nierównoprawnie, bo jednak to człowiek musiał powiedzieć temu AI, co ma narysować, mhm. właśnie jakie moje tam, tam, jak to tytułować. I tutaj ten artykuł taką nic przewodną miał, że jak to można takich ludzi nie wymieniać i że japoński rynek anime pomija totalnie rysowników tła. Jacy by nie byli, nie? Nie wiem, co to znaczy, bo ciężko mi się odnieść do tego. Różnice kulturowe chyba tutaj są bardzo mocne. Zobaczysz no, sobie trailer po GameCaste i stwierdzi... Nie, ciężko mi uwierzyć, że to z tego roku anime. Bo to jest kreska, taka ze Studio Ghibli. No, powiedzmy. Jakoś tego jakaś była taka... Mm. No, A nie Zapomnieliśmy Wam wspomnieć jeszcze o czacie GPT, to przypomnę teraz, że dwa algorytmy sieci, jak ich tytułować, nie wiem, czyli czat GPT oraz mniej popularny flan Palm PAL M zdały amerykański egzamin uprawniający do wykonywania zawodu lekarza. Lekarze się do tego odnieśli, skomentowali ku mojemu zaskoczeniu, gdzie spodziewałem się, że będzie tam przytyk. Algorytmy czy tam sieci wykazały się wysokim poziomem wnikliwości. To nie jest wysoki poziom wnikliwości, tylko pytanie pod, czytanie podchwytliwych pytań. Jakby masz dostęp do całej wiedzy, potrafisz przeanalizować pytanie, rozłożyć je na czynniki pierwsze, no bo tak to działa. I napisać dokładnie o tym, o co Cię proszą. No to tak jak masz zadanie na maturze, Andrzejek ma 20 jabłek, Piotruś ma 10 jabłek, a ktoś tam ma jabłek mniej, to kto ma ile jabłek? Nie? Ile jajek ma Krzyś? No, no na przykład, nie. No tego myślę, żeby nie zdał akurat czat, bo by powiedział, że nie ma informacji na temat jajek Krzysia. Sprawdź. Ilości, no tak. A nie wymyśliłby właśnie, bo to jest abstrakcja. No nie, no to jest abstrakcyjne pytanie. Musisz znać taką wiedzę. Nawet nie wiedzę, po prostu podchwytliwość, a nie no, takie słabo głupie... Słabo się przyglądałem jajkom Krzysia, więc nie wiem, na ile to jest abstrakcja. Ale jakby jakiś Krzyś był dzisiaj chętny na koncercie, to... O, z chęcią <laughs> No tak, myślę, że to po prostu jest duża wiedza, którą możesz używać w logiczny sposób, nie? Jajka, prosto jest być lekarzem. Ale jajka Roberta Magłowicza, a właściwie głos Roberta Mogłowicza będzie narratorem w nowych filmowych przygodach Asterixa i Obelixa Imperium Smoka. Ja to bardzo szanuję, gdyż jestem ciekaw, jaki będzie to output. Znaczy, nie głos Roberta Makłowicza, to nie będzie AI, który mówi głosem. Tylko Robert Makłowicz to jest człowiek. A żeby, żeby nie było tak, że pięć gamecastów tak. albo dziesięć gamecastów. W przód mówisz, to jednak było jaj, bo Robert nie miał czasu, nagrywał w Toskanii, więc nagrał kilka sampli i Gordon zrobił. Tylko, że wtedy Gordon będzie na przykład mówił o tym, że Rzymianie się zbliżały do Wiązki. Pa, 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 papryczka. No, <grystanie> będzie wtrącał takie, wiesz, Makłowiczowe rzeczy, przy okazji, gdzieś. tam. Oj, to jest Newsik. My tutaj o serialach, o adaptacjach gier, a co robi TFN? Ja po prostu nie wiem. Mm -hmm. Czy tra tradycyjne media, newsowe, to, jest, to też jest zjadanie swojego własnego organu. Z zrobili news o The Last of Us, posiłkując się The Last of Us, i uwaga, cytuję, to jest header z tego newsa. Choroby, grzyby, takie jak grzyb zombie, znany z serialu The Last of Us, mogą być coraz groźniejsze przez zmiany klimatu, ostrzegają amerykańscy naukowcy. <słukasz> Teraz rozbijmy to zdanie na, na atomy. Czyli mamy już gdzieś taką chorobę jak w to was, która zrobi z ciebie klikera, mm -hmm. będziesz atakował i będę musiał sprawdzać przed wejściem do studia, czy już nie ma mm -hmm. no, zatrucia, bo zjesz mnie w trakcie i, ona, i ta choroba może być coraz groźniejsza, bo zmiany klimatu. Wiesz, że przez to, że SpaceX lata w kosmos, to jesteśmy coraz bardziej narażeni na takich klingonów? <grymianie> to było, to, właśnie. I to, był, to tak po prostu nie, nie, nieudolny klik. Być jeszcze zdjęcie tego człowieka w ścianie z grzybem, omen genialnej scenografii. Ja myślę, że ktoś po prostu włączył The Last of Us, zobaczył pierwszą scenę, gdzie siedzi ten taki pan doktor, oczywiście aktor, który mówi o tym, że najbardziej to on się boi grzybów, a nie wirusów, bo grzyby to nie ma lekarstwa. I ktoś zrobił koniec, pauza, powiedział sobie tak: O! Hmm. Prawdziwy. No, to chyba serio przypomnie. Jakby dawajcie, piszemy tutaj ten. Poziom dziennikarstwa mainstreamowej, tradycyjnej, przez duże T w tym momencie stacji, po prostu koncert życzeń z dwójki z 89. To znaczy, ja się bałem, że to będzie wiesz, temat trzeciego odcinka i wąsa tego pocałunku zdelasować. No, no, tam nie dość, ale jeszcze to, chyba to, się no. nie udało. Doszło, w trakcie stryj, że lepiej o Grzybach. Snajper <laughs> bardzo ładnie przerobił logo na WTF24. Serdecznie pozdrawiam. Pasuje idealnie. I na koniec, nie wiem czy wiesz, jak wyglądają Gwiezdne Wojny w dzisiejszych czasach. No, no nie chcę tego oglądać. dron samobójca. Czyli A, X, w kształcie X-Wing'a amerykańska armia testuje i tak to wygląda, więc... Czyli George Lucas jednak wiedział, co jest najlepsze yy, pod aerodynamikę w kosmosie. <noise> A to będzie latało na Ziemi. I, zi, bum. I tym optymistycznym akcentem... Pa, bo, bo, bo my szybko skończyliśmy. Mam jedną rzecz dla Państwa. To może będzie żart, a może nie będzie żart. Ja mam tutaj taki magiczny przycisk, który Paweł zrobił już tydzień temu i o nim zapomniałem. Nazywa się Man i my tego raczej nie usłyszymy albo nie dowiemy się, czym to jest, ale Państwa zostawimy z tym dźwiękiem, ja na stream deku to kliknę, my się pożegnamy, a następnie przyciśniemy ten przycisk i może coś się wydarzy. Życzymy Wam stosunkowo udanego weekendu, masy grania w gierki i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Cześć! Cześć.